Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Dwerve, czyli gra akcji, ale dość nietypowa, ponieważ jest to po części dungeon crawler, pikselowy, z polskim językiem, co jest na pewno dużym atutem na start, w którym będzie sporo elementów tower defensowych, czyli będziemy stawiać wieżyczki, które będą atakowały hordy nacierających wrogów, ale nie jest to taki stateczny tower defense, nie jest to też typowy dungeon crawler, to jest bardzo fajne połączenie różnych mechanik, no i przede wszystkim postać, czyli nasz mały krasnolud, myślę, że od dwarf to pochodzi, ma niebieskie włosy, więc też już u mnie zaplusował. Szanowni Państwo, gra wychodzi 31 maja, mam przyjemność pokazać Wam przedpremierowo, jak wygląda gra, widzicie wersja 0.9.5, więc mogą być jeszcze jakieś malutkie problemy występować w tej grze, ale mam nadzieję, że nie jakieś spore. Zacznijmy nową grę. Chwilę sobie zagrałem, dosłownie ile? 10 minut, żeby zobaczyć, o co chodzi, i muszę powiedzieć, jest fajnie. Szczególnie, że każdą z tych wieżyczek, którą będziemy mogli sterować w pewien sposób, da się ulepszyć. Jestem mocno ciekawy, co twórcy tu wymyślili. Wieki temu w ogromnej, usianej tunelami górze Wroniego Szczytu żył wspaniały naród krasnoludów. Krasnoludy odkryły kamienie mocy podczas kopania głęboko w górze. Używały ich do zasilania maszyn, a w końcu całych miast. Żyły w pokoju i dobrobycie przez wieki. Jednak z czasem ogarnęła je fascynacja, więc zaczęły kopać coraz głębiej, by odnaleźć więcej kamieni. Kopały jednak zbyt głęboko i wreszcie uwolniły hordy Mrokborgu, armię troli i potwornych stworzeń. Mrokborg, fajna nazwa po polsku. Ciekawe, czy Darkburg to będzie po angielsku. Kiedy zdały sobie sprawę, że trole zmieniają się w kamień pod wpływem światła słonecznego, krasnoludy uciekły daleko do góry. Od góry, przepraszam, i odnalazły schronienie na słonecznych wzgórzach Brekki. Wieki minęły i z czasem krasnoludy zapomniały o swoich tradycjach i porzuciły rękodzieło i innowacje w imię wojowania i grabieży. Bardzo dużo i było w tym zdaniu. Historia stała się mitem, a mit przerodził się w opowieści na dobranoc. Ale szepty o dawno zapomnianej ciemności odbijały się echem po Dolinie Wielkiej Góry. Można było je usłyszeć w chrapliwym lesie, jeśli tylko ktoś odważył się tam wejść. Czy ktoś odważył się wejść do chrapliwego lasu? Otóż ktoś się odważył. I jest to nasz bohater Dwerve. Eri. Widzę, że tu mamy jakiś rodzaj kotofretki. Dwerve, nie powinno nas tu być. Czego w ogóle tu szukasz? Musiała coś po sobie zostawić. Cokolwiek, jakąś wskazówkę. Ci, słyszałaś to? Coś poruszyło się między drzewami. Och, żałuję, że znów tu przyszliśmy. Chropliwy las jest pełen podłych stworzeń, a tym małym młoteczkiem rzemieślniczym nikogo nie pokonasz. Jeśli wpadniemy na jakiekolwiek dziwne, dzikie stworzenie, to już po nas. Chodź tutaj, schowaj się w mojej torbie, skoro tak się boisz. I co? Okej, okay, możemy się poruszać. Oho! Okej. Okej. I na dzień dobry, bulbazaury mnie zaatakowały jakieś. Dwerve, nie umieraj, idę po pomoc. O kurcze. I tak to się właśnie zaczyna cała ta przygoda. Dom Dwerve'a. I na dzień dobry, co pierwsze rzuciło mi się w oczy, to dwa miejsca z monetami. Co prawda interakcja jest dopiero w miejscu, w którym są jakieś takie kółeczka, albo mogą się coś, same się rzeczy mogą się stwać. Synu, obudziłeś się. Chwała królom, że nic ci nie jest. Mówiłem ci, żebyś nigdy nie wchodził do chrapliwego lasu. Twoja matka raz tam poszła i już nigdy nie wróciła. Gdybym cię nie znalazł, już byś nie żył. Wybacz mi mój gniew, synu. Nie mam pojęcia, co bym zrobił, gdyby cokolwiek ci się stało. Cóż, lepiej, żebym wracał do wioski Brekka. Wódz ta i inni wojownicy wyruszyli na grabież. Mi przypadła warta. Znowu. Ciesz się, że nie odra. Wrócę na kolację. Do zobaczenia wieczorem, synu. Patato. Jakim cudem mój ojciec jest rudy, a ja jestem niebieski? Po kim odziedziczyłem te włosy? Po dziadku? Ciężko powiedzieć. Stół warsztatowy dziadka zawsze ładny i schludny. Dziadek majstruje przy tej broni od wieków. Dziadek to majsterkowicz. Pogadajmy sobie z dziadkiem. Esben się nazywa dziadek. Znowu szukałeś matki? Aha, oczywiście, że tak. Jesteś taki sam jak ona. Przypuszczam, że to nie ostatni raz, kiedy wymykasz się do chrapliwego lasu. Chodź, pozwól, że nauczę cię przynajmniej jako się obronić. Dołącz do mnie na polu. No dobra. Mówi się na dworze, nie na polu. Skąd ty jesteś, dziadku? Kuźwa, z Wielkopolski? Czy tam... W sumie... To w okolicy Krakowa, to trochę inne tereny. W każdym razie... U nas mówi się...
Chodźmy na dwór. A nie na pole, ale oczywiście wiecie, co robię na samym starcie? Na samym starcie zbieram monetki. Cholera wie, do czego się przydadzą. Chociaż nie, czy to są monetki, czy to są zębatki? Wydaje mi się, że to są jednak monetki. Dobra. Co do licha? A, gdzie do licha jest Eri? Osiągnięto punkt kontrolny. O, i mamy jakieś zboże do zebrania. Krasnoludy są bardzo sprytne, ale również bardzo wolne. Dlatego też nie radzimy sobie, gdy przeciwników jest zbyt wielu. Dlatego dawni wojownicy stali się kuźmistrzami. Kuźmistrzowie byli rzemieślnikami wojennymi, którzy konstruowali niesamowite wieżyczki i pułapki. Ich mechaniczne bronie walczyły za nich, bo były zasilane przez magiczne kamienie. Jeden kuźmistrz był w stanie pokonać tuzin wojowników. Niektóre historie głoszą, że nawet i setkę. Uwierz lub nie, ale twoi pradziadkowie, moja matka i mój ojciec byli kuźmistrzami podczas Wielkiego Eksodusu. Stworzenia w chrapliwym lesie z pewnością będą miały przewagę liczebną. Jeśli masz tam przetrwać, musisz stać się kuźmistrzem. Nauczę cię tego, czego mnie nauczyli moi rodzice. Sprawdźmy, czy poradzisz sobie z wieżyczką. Weź wieżyczkę z wirującymi ostrzami ze skrzyni. Dobrze, otwieramy skrzynkę i w środku jest wieżyczka z wirującymi ostrzami. Wieżyczka z wirującymi ostrzami to broń do walki w zwarciu, która stale zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół za pomocą obracających się ostrzy. Wieżyczki nie mogą funkcjonować bez kamieni mocy. W dzisiejszych czasach to prawdziwe rarytasy. Cieszę się, szczęście dla ciebie, że zachowałem te, które zostawili mi moi rodzice. Miałem gdzieś jeszcze dwa kamienie mocy, ale nie mogę ich znaleźć. Ciekawe, gdzie się podziały, nieważne. Jestem pewien, że się odnajdą. W każdym razie weź dwa kamienie mocy z drugiej skrzyni, a potem zbuduj wieżyczkę z wirującymi ostrzami. Koło manekina treningowego. Dobra, idę po... Skrzynki same się otwierają. No dobra, gram na padzie oczywiście, od Xboxa 360 niezmiennie, możemy postawić. I ostrza zadają obrażenia postawione. Ha! Te ostrza są w stanie przeciąć o wiele więcej niż tylko siano. Tylko, że teraz nie masz już żadnych kamieni mocy. Nie możesz budować wieżyczek bez nich. Nie martw się, kamieni mocy się nic nie zniszczy. Odzyskujesz swoje kamienie, kiedy wieżyczka zostaje zniszczona lub gdy ją odwołujesz. Odwołaj swoją wieżyczkę, naciskając right trigger. Następnie zniszcz pozostałe manekiny treningowe. Okej. Dobra, mogę postawić tutaj taktycznie. To też będę niszczył trochę... Sianka też przy okazji poniszczę. Dobra, prawy trigger zdejmujemy. Cyk, muszę mieć oczywiście, jak widzicie... Atakuje 8 okolicznych pól. Dobra. I to jest mój wnuk! Wyglądasz już jak prawdziwy kuźmistrz. Co teraz? No tak, artefakty. To legendarne przedmioty wykute przez kuźmistrzów, które gwarantują specjalne umiejętności. Trzymaj. Weź bumerang kościołamacz mojego ojca. Umożliwi ci automatyczny atak zasięgowy wspierający twoje wieżyczki z bezpiecznej odległości. Musisz jednak stać w miejscu, by móc nim rzucać. Na koniec weź skoczne buty mojej matki. Pozwolą ci zrobić odskok, jeśli naciśniesz left trigger. Istnieje wiele innych artefaktów, ale są zagubione gdzieś w górach Wroniego Szczytu. Tak czytałem właśnie, że sporo artefaktów do zebrania w tej grze. I sporo sekretów też. Teraz czas, by się przekonać, jak ci pójdzie przeciwko przeciwnikom, którzy nie potrafią się bronić. Podczas gdy ty dochodziłeś do siebie, rój pszczółkowróżek zalękł się w mojej browarni i pije zapas mojego pysznego miodu spadziowego. Miód spadziowy. Lubię. Jeszcze rzepakowy. Uwielbiam wręcz. Podążaj tą ścieżką do browarni i zatrzymaj rój pszczółkowróżek, zanim wypiją cały mój miód spadziowy. Dopiero co uważyłem świeżą porcję. Dlaczego miałby chcieć pić twój ohydny... Chciałem powiedzieć, że możesz na mnie liczyć, dziadku. Bumerang, kościołamacz. Pozostając w bezruchu, dwerf automatycznie rzuca bumerangiem w najbliższego przeciwnika. I skoczne buty sprawiają, że odskok dwerfa pozwala mu przenikać przez wieżyczki i przeciwników oraz zadawać wrogom pomniejsze obrażenia i odpychać ich. Good to know. Także to możemy na przykład postawić i może coś uda nam się poznajdywać w tych krzaczorach. Jak widzicie, są tutaj jak najbardziej monetki. Gra zachęca do tego, żeby to zbierać. No dobra, no to w drogę. I mam tutaj jeszcze... O, pod lewym triggerem mam jeszcze taką przebieżkę. Pytanie, czy tutaj coś jest? Mogę to zniszczyć? Tak się wydawało mi, że może mogę przejść i wiecie, coś tutaj będzie, nie? Ale nic nie ma. Natomiast wiem, że chyba takie małe krzaczki są do zniszczenia. O, tutaj te krzaczki, myślę, że warto je tutaj zbierać. Już jestem ciekawy, czy każda moneta rzeczywiście jest na wagę złota. Tak dziwnie może brzmieć złoto na wagę złota, ale zbocze klifu. O, proszę bardzo. O, dobra, już rozstawiłem wieżyczkę. Oczywiście, że muszą być w takich grach szlamy. Nie może być inaczej. Szlamy oczywiście... O, to jest twarde. Dobra, ale wyleciało coś stąd. Okej, tutaj mi każe postawić, no to postawię. Aha, i są pszczoły.
A spróbuj zrobić dasha przez nich. Oj, nie ten przycisk. Proszę bardzo. No jest, okej, okay, mogę zrobić dasha. Basek niebieski mi się ładuje dość wolno, trzeba przyznać. Okej, okay, to tyle. Możemy zebrać. Energia się regeneruje, zdrowie nie. Więc pewnie będziemy potrzebowali jakiegoś sposobu na leczenie na pewno. Więc żeby dwerf atakował, musimy się na chwilę zatrzymać. O, proszę bardzo. Wioska Brekka. Tam się udał ojciec i zobaczcie, jest też jakiś wulkan. A w wulkanie jest wejście. Być może tam właśnie będziemy niebawem zmierzać. Skoro mamy dungeon crawlować. To mogę wejść? Chyba nie. Okej. Oho. A, postawimy wam tu blisko. Będziemy tutaj jeszcze nawalać. A macie. Idź do browarni Edpena, pokonaj pszczółko wróżki. No i myślę, że zdecydowanie z czasem będzie coraz więcej odbudować wieżyczkę. Czyli zabrać i ją postawić na nowo, rozumiem. Aha, dobra, czekajcie. Tu się coś zmieniło. Cyk. Będzie więcej, na pewno, wieżyczek. Rodzajów będzie sporo. Będzie można je ulepszać. Będzie można coś robić. Będą nowi przeciwnicy, na pewno. No i widzicie, że tutaj właśnie to jest fajne, że w tej grze mamy taki element faktycznie przygodowy, tak? Że my chodzimy, stawiamy te wieżyczki. Trochę mi się kojarzy to z Orcs Must Die. Po części. Tak delikatnie. Jak również mam takie skojarzenie... przynajmniej miałem takie skojarzenie na samym początku, jak zacząłem grać, że... z Children of Morta, nie? Ten myślałem, że będziemy z tego domku zawsze wychodzić, jakieś ulepszenia, bo tam były jakieś miejsca w tym domku. Ale nie. Nie poszło to w tym kierunku. Dobra, postawimy kolejną. Muszę przestawić wieżyczkę, no właśnie. To jeszcze jest. To jeszcze żyje i to jeszcze z tego mogło... A, bo tam timer jest, widzicie? Jest czas do kolejnego ataku, czyli widzimy, skąd będą wychodzić potwory, więc trzeba będzie w czasie rzeczywistym dostosowywać układ wieżyczek. Tak? Jeszcze muszę zbierać oczywiście te kamienie, które są niezniszczalne. Pomysł jest ciekawy. Jestem ciekawy przede wszystkim, jak się, o, jak się rozwinie ten pomysł. Browarnia Esbena. Dobra. Okej, okay, mamy też hajsik. Za chwilę trzeba będzie stanąć i zobaczyć, w co jest w stanie dwarf przyatakować. Jestem też ciekawy, ile tutaj rzeczywiście sekretów jest w tym świecie. Dobra, zapraszamy do środka. O, niszcz. Jest, o, jest chyba ten Eri, ten nasz kotofretka. Dwarf, nic ci nie jest, ale się cieszę, że znów jesteś na chodzie. Mówiłam im, że nic ci nie będzie. Jeśli o to chodzi, dzięki, że poszłaś po mojego tatę, kiedy mnie pobili. Prawie zostałem przekąską dla potworów. Nieźle. Nieźle mnie przestraszyłeś. Mimo to cieszę się, że tu jesteś. Te pszczółko wróżki mnie uwięziły. Stój! Czy Esben w końcu nauczył cię, jak budować wieżyczki? Być może nauczył mnie tego czy owego. Eri, czy znowu lizałaś beczki z miodem? Co? Cóż ja... Znaczy w sensie... To jakby jest onomatopeizacja. Staram się wczuć w rolę, nie? Być może wzięłam łyczka. Zrób mi przysługę i nie mów Esbenowi, dobra? Niech będzie, nie powiem. Chodź, zajmijmy się tymi pszczółkowróżkami. Za bardzo kręci mi się w głowie, żeby chodzić. Zrób trochę miejsca w torbie dla mnie. Kurde, jaka wygodnicka. Ach, w twojej torbie jest tak miło i przytulnie. Dzięki za podwózkę. Okej. Okay. Trochę jakbym radlerka jakiegoś wrzucił. Kamienie mocy dziadka. Eri, znowu je wzięłaś? To nie zabawki. Pożyczyłam je i jestem zbyt niska, by dosięgnąć do miodu. Potrzebowałam czegoś, na czym mogłabym stanąć. Cóż, wezmę je dla dziadka. Martwił się, że je zgubił. No proszę, no i się jakby rozwiązał problem. O, mamy jeszcze leczenie, ale widzę, że chyba nad nie muszę go brać. Może się przyda później. O, no tak, kolejne dwa, jak widzicie, ło, niech będzie w miejscach, które chcą. Kolejne dwa kamienie dają nam już możliwość stawienia po dwóch wieżyczek. Po dwie wieżyczki, o, to jest poprawnie odmienione. No dobra, czy cały czas... Ujujujujujuj, nie zauważyłem tego. A masz! Jeszcze muszę się nauczyć, że tu jest dasz. Chyba jednak będę musiał rzeczywiście zjeść. O, już mnie zniszczyli? O, skubańcy. Gdzie? Gdzie mnie z tym? O, tam jeszcze jedna, o kurcze. A, ja mogę jeszcze jedną postawić, dobra. Czekajcie, bo właśnie zauważyłem, że mogę jeszcze jedną. Dobra, tutaj odwołamy tę, zbierzemy. Postawimy jeszcze jedną tutaj. I zrobimy sru. O, właśnie. Zadanie ukończone. Dobra, świetnie. Chodźmy do domu. Dobra, czyli pokonałem wszystkie wróżki. Ej! Otwieraj, tam jest podka z leczeniem. Chamstwo. Kurczę. Specjalnie ją zostawiłem, żeby ją wziąć.
Że się tak po drodze jeszcze wypada. Co? Czas na odskok? Cyk, proszę bardzo. A czemu on tam powiedział czas na odskok? Czy tam jest jakiś sekret? Skoro to powiedział? Chyba nie. No nie wydaje mi się. Dobra, wracamy. O, tu znowu jest krzaczek do dziabnięcia. 18 monetek. O-o. Ups. A co tam, co się stało? A tu nie jest mi wioska, gdzie był ojciec? Dwerf, spójrz, wioska się pali. Tata. Tam jest tata. A Rickowi nic nie będzie, prawda? To najlepszy wojownik, jakiego znam. Ach, co ja mówię, musimy tam iść i upewnić się, że nic mu nie jest. Aha. Wnusiu, chodź, musimy szybko wracać do domu, nasza wioska jest atakowana. Ja nie mogę, muszę iść do Breki i znaleźć tatę. Dwerf, naprawdę tam schodzisz? Straciłem już mamę, nie mogę teraz stracić taty. Masz odwagę swojego ojca, Dwerf, i dobre serce swojej matki, byłaby z ciebie dumna. Ale będziesz bezpieczniejszy, jeśli będziesz w stanie pokonywać wrogów z daleka. Weź moją wieżyczkę kuśniczą. To zasięgowa wieżyczka, która strzela szybkimi bełtami, ale jest delikatna. Najlepiej stawiać ją za wieżyczką z wirującymi ostrzami. Ostatnia lekcja, zanim wyruszysz. Kiedy zbudujesz więcej niż jedną wieżyczkę, zwracaj uwagę na tą, którą chcesz odwołać. Odwołujesz najbliższą wieżyczkę ze strony, z którą jesteś skierowany. Jeśli nie jesteś zwrócony w stronę żadnej z wieżyczek, po prostu odwołasz to najbliżej siebie. Przytrzymaj right trigger, jeśli chcesz, prawy trigger, jeśli chcesz podejrzeć, która wieżyczka zostanie odwołana, a kiedy wskaźnik pojawi się nad tą wieżyczką, nie zostanie jednak... Wtedy wskaźnik pojawi się nad tą wieżyczką, nie zostanie jednak odwołana, aż nie puścisz przycisku. To wszystko, czego mogę cię nauczyć. Na razie, proszę, uważaj na siebie, teraz idź znaleźć swojego ojca. Tak, będziemy chcieli zrobić. Wieżyczka z kuszą to broń do walki dystansowej, która strzela szybkimi bełtami. Uwaga, przeciwnicy z tarczami blokują strzały. A, czyli można trafić też na jakichś przeciwników, którzy będą blokować konkretny typ strzałów. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak to interpretuję. No i szanowni państwo, to jest miejsce, do którego sobie doszedłem grając na szybko, więc zobaczmy, co tu jest. Co to jesteś ten, ty jesteś, ten, a tam widzę wieżyczki poustawione. Co to jesteś za gość? Ahoj tam! Widziałem wielkie smugi dymu rozchodzące się nad tym miejscem. Twój lud musi kochać ogniska. Ha! W każdym razie chciałem zapytać o drogę. John z Atanów. You know nothing, Joe z Atanów. Jestem John z Atanów. Próbuję dostać się do Morsk Blasku. Tam skąd pochodzą najsmaczniejsze ryby. Niestety kompletnie się zgubiłem. Powiedz mi, młody brudaczu, czy wiesz, gdzie jest Morsk Blask? Masz szczęście, to na północ stąd, za Wronim Szczytem. Znakomicie. Dziękuję ci, dobry brudaczu. Masz za to, za twoją przysługę. Sypnął mi monetek. No na luzie, good. A widzicie, czyli tak naprawdę przyciski X, A, B, Y, przynajmniej na padzie od Xboxa, oznaczają, które będę mógł postawić wieżyczki. No to postawmy, oho, bo tam są jakieś gniazda. No dobra, no niestety nie jestem w stanie więcej zrobić. Oprócz tego, a i z tego wychodzą gluty. Szlajmy, dobra, szlam wyłazi. I mamy wieżyczki bardzo ładnie strzelające, kuszowe. Kuszowieżyczki. Możemy też coś na przykład zmienić, możemy zabrać jedną kuśniczą wieżyczkę i dać jedną strzelającą wieżyczkę, znaczy możemy zrobić tak i postawić to. X. Dobra, i zobacz, na przykład tak. Jakaś zmiana, nie? Tu masowo strzela w nich. Też ładujemy w szlamy. A jak się zniszczy, możemy zebrać i jeszcze raz postawić. To jest fajne, że zawsze można postawić na nowo. No dobra. A jak przytrzymam prawy trigger, to faktycznie... Faktycznie pokazuje, którą wieżyczkę zbiera. Dobra, są jakieś posągi. Co tu mamy napisane? Chwała królom! Nigdy nie rozumiałam, dlaczego tak mówicie. Krasnoludy nawet nie mają króla. Nie, głup tasie, oddajemy cześć starożytnym królom z czasów Starego Królestwa. Oni zawsze chronią ród krasnoludów, nawet teraz nad nami czuwają. A mi się wydaje, że kłaniacie się ku drewnu i kamieniom. W sumie tak. Lepiej ściąć całe to zboże, niż patrzeć, jak płonie. No właśnie to próbuję zrobić. Bo się okazuje, że w zbożu siedzi coś. W zbożu może siedzieć trochę monetek. O kurczę, patrzcie, tam wioskowych leży. O, tu jeszcze coś się skryło? Jeszcze był kawałek. Dobra, zanim pójdę tu, to zobaczę, czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. Mogę tu szybko biegać, tu mogę coś zniszczyć. Mogę, o proszę bardzo, potka leczenie, mam pełne, a nawet bym nie mógł wziąć zdrowia, jeżeli mam pełne, dobra, ale potka jest znaleziona. Nie, tyle martwych. No, to w sumie rzeczywiście smutna historia. Wioska
Brekka. O kurde! Coś tu lezie, jakiś przywoływacz. Szmergli, o kurde! Carf map? Ani jeden troll nie poległ podczas grabieży. Klany krasnoludów stały się słabe, moja królowa. Nasze hordy ich zgniotą. Te ziemie za niedługo będą nasze. Twoi zwiadowcy mieli rację, Carf mupie. Świat zewnętrzny jest taki bujny i urodzajny. Być może trochę zbyt jasny, a teraz dość. Żądam ciszy. Okej. Tam, tępe krasnoludy zobaczą strzały elf wróżek. Oskarżą je o naszą grabież i pójdą z nimi na wojnę. Niech osłabią się nawzajem, by nasz podbój poszedł sprawnie. Wodzu, uwolnij waźguśce, warguśce, łorguśce, kuźwa, co to jest? Niech skończą, co zaczęliśmy, a my musimy wracać do miasta Hordalskiego. Czeka nas jeszcze wiele pracy. Tak, moja królowo. Co to jest? Młodzi chłopcy, wsuwajcie. Szkoda by było, gdyby to mięsko się zmarnowało. O kurczę, one mają zamiar jeść trupy? Uff, mało brakowało. Przez chwilę myślałam, że nas zauważyli. Kim oni są? Eri, oni wyglądają jak trolle, o których opowiadał nam dziadek. Mi dziadek, czy to możliwe? Co? Trolle? Jeśli to faktycznie trolle, to dlaczego nie zamienili się w kamień? Albo dlaczego... No to są trolle internetowe, tak? Trzeba ich spaniewierać. Ja nie wiem, ale naprawdę wyglądali jak trolle z opowieści dziadka. Może tata będzie coś wiedział, musimy znaleźć go zanim warguśce coś zrobią. Albo to zrobią, tak. Wyglądają na szybkie. Jeśli zbytnio się zbliżą, naciśnij left trigger, by odskoczyć od nich. Kuźwa. Dobra, dzięki za pomoc. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Postawimy tutaj tego i postawimy tego. O, w taki sposób może się uda. Wygląda to obiecująco. Aha, i kolejne typy też się tutaj gdzieś o kurcze. Dobra, mam chwilę, żeby poprzestawać prawdopodobnie, nie? Dobra, to zrobimy tak, że tu postawimy strzelającego. A tutaj, cyk. Może tak. One atakują dość mocno, jak widzę. Dobra, wreszcie go będę mógł jeszcze zabrać i postawić drugą. Drugą miałem, a nie! Kurde! Dobra. Troszkę lama, ale okej. Tu mogę uciec. Jak to szybko męczy i miażdży. Dobra, cyk. O kurde, faktycznie to trochę niebezpieczne. Niebezpieczna zabawa, muszę przyznać. Trzeba mieć dobre miejsce, w którym będzie można atakować, tak? No to w sumie tak podobnie jak w tym, jak w dowolnych grach typu właśnie Tower Defense. No dobra, na razie tylko triggery mają, dobra, do czynienia. Zobaczmy co tutaj. Zamknięta i zabarykadowana, tu nie wejdę. Okej, tutaj tu trupów leży mnóstwo. Zamknięte, oczywiście, echlocked. O, chyba jest ojciec. Synu, co ty tutaj robisz? Wioska nie jest bezpieczna. Powinieneś był zostać w domu z dziadkiem. Przyszedłem, by pomóc walczyć z trollami i warguścami. To były trolle, prawda? Oj, nigdy nie widziałem takich stworów. Ale to musiały być trolle. Były zbyt brzydkie na elf wróżki. Te wszystkie warguśce, czy to ty je zabiłeś? Więc Esben nauczył cię, jak budować wieżyczki. Cóż, w takim razie mógłbyś mi pomóc. Nigdy nie sądziłem, że opowieści Esbena o trollach są prawdziwe. O teraz trolle napadły na naszą wioskę. Muszę iść upewnić się, że już ich nie ma. Skoro wiesz jak walczyć z warguścami, znajdź i zniszcz ich pozostałe nory. Aha. Okej, w różnych miejscach są nory. Nawet jest jakaś propozycja nawet rozstawienia. No dobra. Zaczekaj! Weź moją smolistą pułapkę. Smoła jest gęsta i klejąca, więc spowolnij warguśce. Kładzie się ją na ziemi, więc nie martw się, że nie zagrodzi ci drogi. Pułapki wymagają tylko jednego kamienia mocy. Weź mój. Nie martw się. Mój topór mnie ochroni. Pamiętaj. Jeśli się zbliżą, po prostu wycofaj się i zmień swoją pozycję. Uważaj na siebie, synu. No dobra, piąty kamień. Od ojczula. Smolista pułapka to broń naziemna, która pokrywa dotykających ją przeciwników lepką smołą, co spowalnia ich na krótki okres czasu. Okres czasu to trochę pleonazm, ale... Sam z tym nie jestem w stanie za dobrze walczyć. Trzy zniszczone, dobra, czyli co? Mamy pod A pułapkę lepiącą i tutaj nam sugerują zrobić... Tak? O, świetnie. Co? Dlaczego tam to zebrało? O nie! Czemu tam to zebrało? Najgorzej! Cyk! Ich spowalnia faktycznie, ale... Kurczę.
Dobra, muszę przytrzymać zawsze kontrol, żeby wiedzieć, co to powinno być zrobione. To już koniec? Aha, to już koniec ogólnie, dobra. W porządku. Okej, czy to był tylko po prostu jeden... Jedna fala, w porządku. Dobra, trzeba się będzie nauczyć. Widzę, że to nie będzie jakieś takie super trywialne, nie? Wydawało mi się taka graficzka przyjemna i wszystko będzie pięknie. Niekoniecznie. Mam nadzieję, że wszyscy są w swoich kryjówkach. Ja również, mimo wszystko. No dobra, teraz tutaj są gdzieś ziomki. Okej, to wiecie co zrobimy? Postawimy tutaj jedną, tutaj drugą i rozlejemy spowolnienie tutaj. Proszę bardzo. A tu jeszcze, jeszcze lecące jakieś gnidy będą, a jeszcze będą fruwające. O kurczę, za chwilę, będzie trzeba się przegrupować. Dobra. Akurat to powinno dać radę moim zdaniem, ale no zobaczymy. Aha, okej. Teraz muszą dwa fronty strzelać. Damy radę jakoś, mam nadzieję. Oho. Oho, 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 albo i nie. No, damy radę, mam nadzieję, że damy radę. Dobra. Trzeba je przegrupować. Jeszcze raz postawię nową. A, chciałem przegrupować jeszcze raz i postawić jeszcze raz nową. Okej, dobra. Nie musiałem już tego robić, w porządku. Tak akurat i tak... Aha, może to jest czasowo tylko. Ja się jestem ciekawy, czy to jest tylko czasowo, czy... Punkt kontrolny osiągnięty. Monetka zdobyta, 31 monet jest. O, to też można. Dobra, okej. Babcia jest jakaś tutaj. Babuniu Laris? Nucenie. Halo? Przepraszam? Och, wystraszyłeś mnie! Czy kobieta nie może już sobie poszydełkować w spokoju? Przyszedłem, żeby sprawdzić, czy u babuni wszystko w porządku. Wszystko dobrze? Och, królowie, nie! Dzisiaj jest tu tylko rozgardiasz. Zapytaj tego, kto się tu tak tłucze, czy może łaskawie przestać. I poproszę Zbena, by przyniósł mi trochę miodu spaciowego, kiedy będzie gotowy. Babulka, widzę, że bardzo dobrze się bawi. Dobra, nie będziemy jej przeszkadzać. Jeszcze jedna nora. O, proszę bardzo. Ta zbroja jest wiekowa, ale będzie mnie chronić. Okej. Pytanie brzmi, czy będzie chronić długo. Kurczę, teraz dobrze przydałoby się tu jakieś wyjście mieć, nie? No nie mówcie, że muszę naokoło lecieć. No kurka? Chyba muszę. O, szkoda, bo tam czeka na mnie potka. Ale w sumie... Aha, no tak, widać troszeczkę, że tam mam niepełne zdrowie. Ale no, jeszcze jest jedna nora gdzieś jest. Aha, bo my musimy i tak iść na górę. Dobra, to już rozumiem, czemu jest zamknięte. Przecież tutaj jest główna ścieżka. Tylko teraz pytanie... Aha. O! Patrzcie! No kurczę, tak jak wikingowie wręcz przypłynęli tutaj. No? To róg wodza tajna! Wojownicy wrócili z grabieży! A nie, to Dwerf mówi, sorry. Pomoc już nadchodzi! Skończmy z tymi wargościami i wracajmy! No dobra, tylko teraz pytanie, skąd one wychodzą? Aha, tutaj jest jeden, dobra. To tu rozlejemy. Tu postawimy. Nie wiem, czy nie jest ich więcej. Jest ich więcej, oczywiście. Nie może być inaczej. Dobra, to tu będziemy strzelać też. Tak, coś czuję, że się przyda tej pomoc z tej strony, chociaż myślę, że będę musiał bronić z dwóch. Tak czy siak. A tam myślę, że to spowalniająco po prostu jest na czas. Dobra, tu już ukończone. Dobra, świetnie poszło szybko. Dobra, wszystko pozbierane. Czy one będą same do mnie lecieć? Same będą do mnie lecieć, bardzo dobrze. Chrapiąca koza to tawerna Bodila. To na nic, wszyscy się poukrywali. Chrapiąca koza. Okej. Ciekawe, jak głośno chrapie. O, jest dziadek. Dwerf, tu jesteś, szukałem cię. Chodź, na szybko. Chodź szybko, twój ojciec ma kłopoty, chodź ze mną. Mój ojciec ma kłopoty? Chłopoty? Co jest nie tak? Jak śmiesz kłamać mi w żywe oczy? Oczekujesz, że uwierzysz, że trolle zaatakowały naszą wioskę? Trolle to tylko opowieści na dobranoc, którymi straszy się krasnoludzkie dzieci. Masz mnie za dziecko? Nawet jeśli to były trolle, to dlaczego nie zamieniły się w kamień, co? Wodzu tajnie, musisz mi uwierzyć. Czy masz jeszcze nas za ślepych? Patrz na te wszystkie elf wróżkowe strzały wokół nas. Julga widziała, jak wchodziłeś do chropliwego lasu obrzadku. Poszedłeś knuć ze swoimi alwróżkowymi przyjaciółmi, co? Nigdy! Mój syn, on... Wystarczy! Nie mogę uwierzyć, że zdradziłeś swoich własnych ludzi! Skrócę cię za to głowę, Ariku! Zabrać go! O kurczę. No tak, ale jest... Czekajcie, tato! Jest knucie.
Jest sprytnie zrobione to. Zdejmijcie, zadmijcie wróg wojenny, poślijcie po wojowników z innych klanów. Zaatakujemy elfruszki, spalimy cały ich las, niech królowie ich przeklną. Czego chcesz, smarkaciu? Czego chcę? Nie mogę się doczekać, aż wybebeszę kilka wróżek. O, ty też widziałeś trolla? Coś mi się wydaje, że będą wierzyć. Porozmawiaj z wodzem, nie ze mną. No dobra, zobaczmy, czy możemy gdzieś chodzić. Nie tędy droga, aha. Dwerf, to nie czas na włóczenie się po wiosce, musisz porozmawiać z Tainem. Okej. Okay. Chrapliwe las i fort murowisko są na północy, a zbocze klifu na południu. No i co mam zrobić, dziadku? Tyń zawsze był zawzięty na twojego ojca, odkąd twoja matka wybrała Arika zamiast niego. O, co teraz robimy? Ale... Dziadku, trolle naprawdę zaatakowały wioskę, widziałam je na własne oczy. Wierzę ci, wnusiu, ale w jaki sposób te trolle wytrzymały światło słoneczne? Nie możemy się teraz tym zamartwiać. Myślę, że to sprawka tej wiedźmy. Musisz uratować Arika. Tain to głupiec, skoro nie chce mu uwierzyć. Co za uparty krasnolud. Jeśli powiesz mu, co widziałeś, może jeszcze przejrzy na oczy. Zobaczymy, czy przekonamy wodza Taina. Jego misja jest zbyt tajna, żeby uwierzył. Wodzu Tainie, ja... Jesteś dzieckiem Arika, prawda? Niech zgadnę. Przyszedłeś mi powiedzieć, że widziałeś te trolle na własne oczy, co? Tak, widziałem i oni... oczywiście, że widziałeś. Pozwól, że coś ci powiem. Jestem rozsądnym krasnoludem. Przynieś mi dowód, że trolle istnieją, a wypuszczę twojego ojca. Głowa za głowę, to wystarczy. Przynieś mi głowę trolla jako dowód. Masz czas do następnej pełni księżyca, albo głowa twojego ojca będzie należeć do mnie. No, nie był to najlepszy efekt. Tain żąda głowy trolla jako dowodu? Oczywiście, że tak. W takim razie, wnusiu, musisz mu ją przynieść. Przez wzgląd zarówno twojego ojca, jak i na elf wróżki. Te trolle muszą nadal żyć pod górami Wroniego Szczytu. By dostać je do góry, musisz podążać na północ przez chrapliwe las i odnaleźć bramę Wroniego Szczytu. Och, zanim pójdziesz, twój ojciec trzyma zapasowy kamień mocy w skrzyni w dokach. Ukrył klucz gdzieś w pobliżu. Znajdź go i otwórz skrzynię. Tam, gdzie zmierzasz, będziesz potrzebował każdej możliwej wieżyczki. Uważaj na siebie, wnusiu. Niech królowie dadzą ci siłę. Dziękuję ci, dziadku. Nie martw się, Eri będzie mi pilnować, będzie mnie pilnować. Gdybym tylko był 20 lat młodszy. To piłbyś 20 razy mniej. Dobra, zobaczmy. Gdzieś w dokach się coś kryje. Zamknięta jest, zabarykadowana. Gdzieś w dokach jest skrzynia, tak? Z jeszcze jednym kamieniem. O! Jest skrzynka, ale nie mamy... No właśnie, gdzieś musi być klucz. Staram się zniszczyć każdą skrzynkę. Jestem też ciekaw, co kupuje się za te monety. Czy może właśnie nowe wieżyczki, czy usprawnienie do wieżyczek? O, jest klucz, dobra, widzę klucz, ale oczywiście jeszcze posprawdzamy tutaj rzeczy. Znaczy, wydaje mi się, że gdybym postawił wieżyczkę, to ona by zrobiła to za mnie, prawda? Nie. A ta wieżyczka? Czy ta wieżyczka potrafi niszczyć? Ta potrafi, dobra. No to ważne jest to, że... Dobra, to jakieś tajne przejścia? Nie, dobra. Ważne jest to, że wieżyczka, kurczę, jednak... Musi być tylko ta na bliski kontakt z ostrzami, tylko wtedy. Okej, okay, mamy szósty kamień. To możemy postawić trzy wieżyczki strzelające, albo mieszać to jakoś ze sobą, także bardzo spoko. Mamy udać się na północ. O kurczę, co to? Co to za typ? Wygląda jak jakiś handlarz. Dwerf, kto to jest? To musi być szpieg troli. Dopadnijmy go, utnijmy mu głowę, może wcale nie będziemy musieli wchodzić do wnętrza tej góry. Nie pozwól mu uciec. Biegnę, tylko jeszcze krzaczek musiałem po drodze zniszczyć. Wejdź do chrapliwego lasu. Aha, i co on robi? Idzie tam. Dobra. Ale ja muszę jeszcze sianokosy odpalić. Stary Duglin zrobi mi wykład za ścinanie jego zboża. Don't worry. Have worry. Proszę bardzo, to bardzo szybko ścina, bardzo ładnie to ścina. Jak widzicie. Pościnać mogę grać te bumerangiem. Zawsze może z tego wylecieć trochę. Trochę zabawek. Tak jest. Wyleciało. Pytanie, czy można tu się gdzieś dostać? Jakieś przejście? Bo to wygląda jakby takie drzewo, pod którym można byłoby przejść, ale... Chyba jednak nie. Już się coś świeci. No dobrze, no to wchodzimy do lasu. A las się nazywa, jaki tam był? Krzyczący? Nie. Chrapliwy. Dobrze. I znowu tu jesteśmy. Z powrotem w chrapliwym lesie. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż ostatnim razem.
Na pewno, ostatnio nie miałeś broni starożytnych kuźmistrzów i kamieni mocy. Po prostu zbuduj tyle wieżyczek, ile dasz radę, jeżeli jakieś stworzenia nas zaatakują. Zwłaszcza jeśli wpadniemy w kwiatantule. Nienawidzę tych kwiatopająków. Kwiatantule. Czy połączenie kwiatów i tarantuli? A to nazywałem je Bellsproutami, czy tam innymi bulbazaurami. Faktycznie. Oho. Oż ty, już? Ale co już? Oż ty... Dobra, stawiamy tutaj. Cyk. Poszło? Dobra, one tak potrafią wyskakiwać nagle, okej. To bardzo ważne, że one potrafią nagle wyskakiwać. Okej, dobra. To podoba mi się, że fabuła jest fajna. W sensie, no nie jest, wiecie, jakaś... Nie oczekuję jakichś cudów, ale... Dobrze jest z nią. O, widzę chyba, gdzie będę chciał postawić wieżyczki. Oho. Dobra. Stawiam spowolnienie. I stawiam dziabadła. Wręcz dwa. Okej, spróbujmy jeszcze jedno spowolnienie dać tutaj na przykład. Okej, i zobaczymy, co to da. Oho. Gnijcie, znaczy gincie. O! Nie będzie tak łatwo. Ojojoj. Ale mnie żre. Jak to mocno żre, ja ledwo żyję, kurczę. Halko, jak tak można mnie bić? No kurde. Jeszcze raz postawimy nową. O ja pierdziele. Sporo tego. Dobra, zbierzemy znowu. Postawimy jeszcze jedną. Nie wiem, czy to rzeczywiście trzeba by było zrobić. O kurcze. O mnie zaraz będzie. Ojojoj, a zebrałem w ogóle te. Cyk. O kurde, niebezpiecznie jest, trzeba powiedzieć. Dobra, tutaj zrobimy to. Tam jeszcze pozostawały niektóre rzeczy. Ale mam nadzieję, że tym razem da radę. Jeszcze postawimy strzelającą. No powiem szczerze, że ledwo to przeżyłem. Ledwo. Trzeba przyznać. Okej, pozbieramy je. Tu jeszcze jedna pozostała. No właśnie, pozostawiłem tamtej i kurczę, no właśnie. Ale żyje. To najważniejsze, chociaż jeszcze raz mnie coś kropnie i po mnie. Punkt kontrolny jest. O kurczę. O! Co to jest? Jakiś... Co to jest? Intruś! Chropliwy nas las należy do Grombila i Gnopków! Chcemy wszystkie twoje błyszczące, wirujące metalowe cośki! Oddaj nam wszystkie błyskotki i wynoś się! To Gnopki, Dwerf! One zabijają wszystkie krasnoludy, które wejdą do lasu! Nie przepuszczą nas bez walki! Uważaj na ich strzałki z dmuchawek! No świetnie, strzałki z dmuchawek. W sensie to? Okej. Okay. To nie jest milusio. To jeszcze raz przestawiamy. O kurde, rzeczywiście strzelają. Oj, tak mnie trafi, to po mnie, nie? Tylko mnie trafi, to już dead. A no właśnie! I co? Punkt kontrolny, Modyń. Zobaczymy, co się stanie, jak się ginie, bo to też jest coś istotne. No właśnie, mamy tutaj... To okej, czyli co, jakiś skip będzie? Trzeba przeklikać, dobra. Cyk. 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 O-o! Nie o to mi chodziło. Nie to chcę, tylko chcę to. O to. O, mam nadzieję, że doda radę. Jak podejdą, to dostaną w pierdziel i tyle. Te strzałeczkami strzelają tam. No nie jestem za bardzo w stanie pomóc. Tak mi się przynajmniej wydaje. Obiegną. Cyk. Cyk. Odejdź. Tak jest, dobrze, tu ostrza jeszcze są. Oszcza. O-o. Niedobrze. Dobra. Przestawiamy jeszcze raz. Tam jeszcze widzę, że... Dobra, bo tam jeszcze widzę, że... Próbują przybyć pszczoły, no właśnie. Jeszcze pszczoły są, a nie za bardzo jestem w stanie... O kurczę. Dobra, zrobiłem ucieczkę tutaj. Chyba trzeba się już w ogóle przemielić. O nie to, nie to, nie to! Ale to trudne jest, kurczę. Jak tak se pomyślę, to rzeczywiście nie jest łatwo. Ale wydaje mi się, że to lepszą robotę robią właśnie te... Lepszą robotę robią... no, jak one się nazywają? Te ostrza trzeba zobaczyć, kto po prostu atakuje w danej rundzie i najwyżej zmieniać, bo widzę, że zdecydowanie pszczoły są bardziej podatne na te ostrza. Chwila, moment, nie jesteś trolem, pachniesz, raczej cuchniesz jak krasnolud. Zgadza się, futrzaku. Jestem Sla, krasnolud.
Chociaż nie było mnie w tych stronach od wielu księżyców. Zostałeś przeze mnie tutaj zwabiony z konkretnego powodu. Widzisz, jestem wędrownym kupcem. Aha, wiedziałem. Tworzę mechanizmy i opracowuję do nich ulepszenia. Cóż, tak przynajmniej było, dopóki gnopki nie ukradły mi moich narzędzi. Bez nich jestem tylko włóczęgą. Zawrzyjmy umowę. Idąc tą ścieżką dotrzesz do fortu Murowisko. Krasnoludy porzuciły go wieki temu, więc gnopki wprowadziły się i narobiły w nim bałaganu. Śledzenie gnopków, które ukradły moje narzędzia, doprowadziło mnie do tego fortu, ale jest zbyt mocno ostrzeżony. Jeśli odzyskasz moje narzędzia, mogę ulepszyć twoje wieżyczki i pułapki. Co powiesz? Chwila, wiesz jak ulepszać bronią kuźmistrzów? Podróże po wszystkich stronach świata nauczyły mnie wielu rzeczy. To co, umowa stoi? Te wieżyczki z wirującymi ostrzami faktycznie wydają się odrobinę stępione. Pewnie, postaram się odzyskać twoje narzędzia. Wspaniale, niechaj królowie będą z tobą. No kurczę. No dobra, możesz mi już coś teraz ulepszyć? Czy na razie nie? Łooo! Już! Za szybko! Jak tak można atakować mnie tak szybko? Cyk! A co tu? A może są zasłonięte, słuchajcie, nie? Tak mi się wydaje, że są zasłonięte i dlatego nie mogą dostawać obrażeń. Okej. To koniec? Okej, to chyba koniec. Mamy leczonko. Aż z wrażenia postawiłem pułapkę. Hej, te błyskotki należą do Grombita, ty cuchnący krasnoludzki złodzieju. Czym do cholery jest Grombil? Nie mam pojęcia, ale nie podoba mi się jego nazwa. Dobra, nie wiem, czy to trzeba coś porozstawiać. Będą coś... O nie, będą atakować. Dobra, no to cyk. I może tu jeszcze cyk. Lecą, dobra. Okej. Okay. Kolejna. Aha, dobra. Cyk. O kurczę. Dużo ich tu. A, przegrupowanie. Dobra, postawimy może te. Cyk. Cyk. Dobra. Może być. Jeszcze może ich na przykład spowolnimy tutaj. Nie wiem, może jakoś tak zagramy. Ło. Trochę niebezpiecznie. Ajajaj, dostaję w pierdzie. A co tu się dzieje, że oni nie atakują? What? Tu się w ogóle nic nie działo. Ajajajajaj. Cyk. Pyk. Dobra, tam też jest atak, dobra. Wpadły w pułapkę. Dobra. Ojej, co tu się? No niemożliwe, ile tego tu jest? Kurde, to nie jest takie proste. Cyk. 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 Dobra. Chyba cały czas tutaj jest strzałkami, może to przeżyje jednak. Czy niekoniecznie? Dobra, pozbierałem wszystko. Cyk. Cyk. W ostatniej chwili się ukryłem. Dobra, chowam się za drzewem, może się uda to przeżyć, ale widzicie ile mam HP, nie? Totalnie niewiele. Dobra. Cyk, jeszcze jedną postawię. Czy się udało? Wygląda na to, że chyba tak. Ale kurczę, no faktycznie tu nie jest tak łatwo. Co, jeszcze mam dalej iść? Kurde, ziomuś. No dobra, idę. Niech będzie. Osiągnięto punkt kontrolny. Całe szczęście. Tamten gnobek ma tarczę. Aha. No to wiemy, że nie zadziałają na niego te tarcze, o których myślę. Cyk. O, teraz zniszczyło tarczę, widzicie? Okej. O, jakiś odporny Stefanek. A jak tam się dostać? Pewnie trzeba całą trasę przejść. Okej. I to jest jakieś wyjście, widzę już. Dobra, ale mnie interesuje bardziej, czy mogę dostać do tej skrzyni. Jakiś przycisk też mamy. O kurczę, zagadki, faktycznie. Okej. Okay. Na razie jest to dość... Znaczy tutaj wiele tutaj jakby skomplikowania nie było, bo robi się wszystko po drodze. Aha! A jednak nie będzie takie proste. Okej, okay, tu otworzyło. Tutaj coś zresetowało. Okej. Okay. Trzeba będzie tam otworzyć. A jak otworzyć tamto wyjście? Dobre pytanie. Może tutaj jest ta wajcha. Tutaj tylko resetujemy. Tutaj... Nie wiem, co to w sumie robi, tak? To ten przycisk w ogóle ma jakieś takie konkretne działanie, czy niekoniecznie? Miałem tam przejść, ale tam było cały czas zamknięte, więc zastanawiam się... Tu mi dało mi przejść, ale tu jeszcze jest coś. Wow!
Co się wydarzyło? A nie, ja postawiłem po prostu, wiecie co, bo dla mnie A to cały czas jest, wiecie, przycisk stawiania czegoś, nie, więc... Przycisk interakcji. Okej, to jest w sumie ciekawe, jak ja mam... A to otwiera drzwi, okej, a to będzie resetowało pewnie, nie? Jak znam życie, to to... Dobra. To zresetuje, tak? Okej, czyli musimy wykonać... No to myślałem, że prosta zagadka, nie? A tu się okazuje, że niekoniecznie. Muszę znaleźć sposób na to, żeby tam wejść. A co się stanie jak teraz? O! Interesujące. I co teraz? O, okej. Dobra, to było dziwne. Ale zrobione. Mamy zbroję. Dobra, widzę, że zbroja jest jednokrotnego użytku. W sensie, no fajnie, że mam zbroję, ale teraz to nam się tak na średnio... Średnio mi się ona przyda. Ponieważ mam mało życia. Przydałaby się jeszcze jakaś potka. Będzie jakaś potka? Czy nie będzie żadnej potki? O kurde. Dobra. Postawię się, to może to przeżyje. Okej, dobra. Na te ziomki, zobaczcie, jest świetna właśnie ta z ostrzami. O, ktoś tu jeszcze jest. Kto to jest? Zatrzymaj się, krasnoludzie! Co robisz w chrapliwym lesie? Nie chcę walczyć. Podążam za bandą troli, która najechała na moją wioskę. Więc te potwory to trole. Tropię je od kiedy wyszły z gór. Jestem Mia z Gildii Karmazynowego Księżyca. Muszę ruszać. Mój przywódca będzie chciał o tym usłyszeć. Niech kruki ci sprzyjają, krasnoludzie! Nie masz przypadkiem czegoś do leczenia? Kobieto? Nie wiem teraz, w którą stronę pójść, ale pójdę tutaj, bo chyba tutaj właśnie są jakieś tam, widzę, poukrywane. W takich szczelinach widzę, że są poukrywane różne po prostu monetki chociażby, które myślę, że będą istotne. Okej, jestem przygotowany, żeby coś postawić. Gnopki potrafią tworzyć mechanizmy, kto by przypuszczał? No dobra, faktycznie, kto by przypuszczał, nie? Okej, tam byłby znowu pewnie reset, ale nie dam się zrobić w bambuko. Idziemy dalej. Dobra, słuchajcie. No to cóż, zobaczymy co dalej. Punkt na pewno jest jakiś kontrolny zrobiony. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zaraz poczekamy. O, tutaj coś jest. Co to jest? To krasnoludzka robota, ale nigdy nie widziałem takiego posągu. Kawałek kamienia, ale oczywiście ciebie zafascynował. Musi być pozostałością po starożytnym królestwie. No dobra, i tam jest kupiec. No właśnie, tam jest kupiec, więc może jeszcze uda się zobaczyć co i jak, czy się nie uda. Zobaczmy, on jest cały czas tutaj i przyszedł za nami. Jak on tutaj minął? No poszedł za nami pewnie. Fort jest blisko, bądź ostrożny. Straż Gnopków używa tarcz do blokowania strzał. Twoja wyżyczka z kuszu będzie bezużyteczna w starciu z nimi. Pierońskie Gnopki zawsze chowają skradzione skarby wysoko. Spotkamy się na północ od fortu. Gdy już zdobędziesz moje narzędzia, królowie niech będą z tobą. Zadanie ukończone, szanowni państwo, a zatem będziemy starać się znowu zdobyć... narzędzia tego dziwnego gościa. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Wygląda fajnie. Podoba mi się, co tu widzę. Nie jest wcale tak prosto. Trzeba nauczyć się pewnie jakichś sztuczek, trików i lepszego zarządzania w czasie rzeczywistym miejscami, w których jesteśmy, miejsce, jakby pozycjami do postawienia konkretnych wieżyczek. Podoba mi się. Bardzo to jest, tak jakbym powiedział wręcz, że... Tutaj nie ma jak spojrzeć. A widzicie, mamy resetowanie punktu kontrolnego, poziom i tak dalej. Chciałem zobaczyć, czy mam jakiś. Czy mogę podejrzeć, jakie mam wieżyczki, czy jakie mogę mieć w przyszłości te wieżyczki, ale myślę, że to z czasem zobaczymy. A tymczasem to tyle ode mnie, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ode mnie jak zawsze, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska za dwa dni w kolejnym odcinku z Dwarf. Cześć!